kolejny przez kilkanaście godzin Jawor roztańczoną stolicą Polski. Drodzy Państwo, jest to już 8. edycja turnieju ogólnopolskiego, turnieju tańca o Puchar Burmistrza Miasta Jawora Emiliana Bery. Przyjechali do nas tancerze z całej Polski, z 15 miejscowości. Młodzież, dzieci prezentują się w grupach, w solo, w duetach. Tańczą hip-hop, modern, jazz. Także poziom tego turnieju z roku na rok jest coraz wyższy i każdy ma możliwość pokazać, zaprezentować, uwidocznić swój talent. Mocny skład reprezentuje Kaden Studio. Jak przygotowali się jaworzanie? Dokładnie, bardzo mocny Kaden Studio i Bolków również, bo tam też mamy dzieciaki. I tutaj na uznanie, takie wyróżnienie zasługuje grupa 31+, KDS Mama Mia, która składa się właśnie z mam tańczących u nas dzieciaków. I dzisiaj debiutowały, zajęły pierwsze miejsce. Zrobiły show niesamowity, ludzie na trybunach aż podskakiwali. Jest to dla nich na pewno wielkie wyzwanie, tak? Bo każdy marzy kiedyś, żeby tańczyć, ale nie zawsze spełnia się to marzenie. One to marzenie po prostu spełniły. Dużo pracy mają sędziowie na turnieju? No, wszędzie tam, gdzie jest dobre pokazy, dobra realizacja, to musi być też dużo pracy z tej drugiej strony. Czyli sędziowie na takich turniejach mają dużo pracy. Objawiły się jakieś nowe talenty? Wpadł ktoś w oko? O, cały czas. No, tutaj była taka grupa 31+, super, bo debiut był, ale naprawdę w dobrym wykonaniu. A to jest typowo turniej roboczy, taki w sensie, że tancerzy, którzy tu tańczą, doskonalą swoje umiejętności, dzięki czemu mogą sobie podnieść klasę taneczną, którą reprezentują. No, żeby tańczyć gdzieś na wysokim poziomie, czy w ogóle uprawiać sport na wysokim poziomie, no to od czegoś trzeba zacząć. Warto zacząć od takiej rywalizacji, gdzie możemy rywalizować z osobami na podobnym poziomie. I w ten sposób tutaj to wygląda. Przed prezentacją, przed występem jest trema? Nie, ogólnie mało osób, jest to fajnie akurat. No, tak troszkę jest, bo przy solo to trochę trema jest, ale tak przy formacji to luźno. W duetach raźniej? Tak. Jak jest więcej osób, to raźniej. Pierwszy startujesz w turnieju? Nie. O, proszę, powiedz, jakie to uczucia? Przygotowałaś się? Długo przygotowywałaś się do turnieju? Tak. Co zaprezentowałaś? Jaki taniec? Hip-hop i disco dance. Jak ci poszło? Dobrze. Klasa złoto przed nami. Grupą przyjechaliście do Jawora? Często przyjeżdżacie? Chętnie? Oczywiście jesteśmy tutaj co roku. To już jest chyba czwarty czy piąty raz na tych ogólnopolskim turnieju tańca. Świetnie się tutaj bawimy. Organizacja jest debeściarska, a przyjeżdżamy tak w ekipie 25-30 osób co roku. Zasilamy, że tak powiem, tancerzy z Jawora i z całej Polski. Bardzo fajnie się tutaj bawimy. Zresztą jak widać na załączonym obrazku, jest super, świetna atmosfera. Szkoda, że was nie było na tym turnieju. Zmieścicie się z medalami w drodze powrotnej, czy przyczepa potrzebna? No mamy trochę, to już zgarnęliśmy trochę tych pierwszych miejsc, drugich, trzecich, ale to nie jest ważne. Najważniejsze, że dzieciaki mogły sobie wystartować, mogły się sprawdzić, mogły ze sobą porywalizować, bo to jest najważniejsze dla nich. Wtedy całkowicie inna psychikę mają, są oderwani od komputerów, od laptopów, od wszystkiego.
nie łażą po ulicach, nie ćpają, nie piją, nie palą i to jest najważniejsze i myślę, że ten taniec jest wspaniałą rzeczą, żeby się można było świetnie bawić. Jak wam się dzisiaj powiodło? Dzień dobry. No jak na razie bardzo dobrze. Pierwsze, drugie miejsca, także powiem szczerze, że przyjeżdżamy z pucharami do domu i z medalami oczywiście. Ja może chyba nie debiutujecie, już byliście tutaj. Tak, dosyć często, już jesteśmy któryś raz w kolei i tak jak zawsze impreza na wysokim poziomie, tak zawsze jesteśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że następnym razem nasza formacja 31+ też przyjedzie, bo jeszcze nie dotarliśmy do tej pory, także tak myślimy, że będzie następnym razem już jeszcze lepiej. Dziękujemy bardzo. Brawo. Dziękujemy Artmusic za przygotowanie nam scenografii i transmisję internetową. Pozdrawiamy serdecznie regionalną.pl.tv. Fajne. Dziękujemy Pani za opiekę medyczną i Państwu za gorący dopis. Słuchajcie, ci co wytrwali, to są najlepsi, nie? Tak, tak, patrzymy.